Dzień dobry moi drodzy, niesamowity odcineczek, co tu się wydarzyło? Mamy środę, a to jest bonusowy, godzinny Overwatch. Wow, licznik lajków nie wytrzymał. Dzień dobry, ja jestem Tomasz Dziełowy, witam was bardzo serdecznie. Jestem zdolny do wszystkiego, również do tego, żeby zrobić godzinnego Overwatcha. Jeżeli też chcesz być zdolny do wszystkiego i jeszcze nie zamówiłeś mojej książki, to jest ostatni moment. Gościu, jest godzina 15 lub 16, jak to publikujemy. I dzisiaj do 23.59, jeszcze tylko przez kilka godzin, w zależności od tego, o której to oglądasz, masz coraz mniej czasu, żeby załapać się na darmową dostawę i egzemplarz z autografem. Nie wiem, czy zdążymy przed premierą do ciebie dojechać, ale jak szybko zamówisz, to może się uda. Zamówiliście już prawie 10 tysięcy zdolnych do wszystkiego, co oznacza, że książka ma szansę zdobyć status bestsellera jeszcze w przedpremierze. Pierwsze książki już do was dochodzą. Janek nauczył się fotografować. Ja zajebiście schudłem. Mam mięśnie i kaloryfer. Wszystko używając metod ze zdolnego. Tutaj masz filmy, jak sobie ich jeszcze nie widziałeś, to sobie nadrób. gimper.altenberg.pl. Przypominam, można zamawiać jeszcze tylko dziś. Znaczy można zamawiać też jutro, ale jeszcze dziś masz darmową dostawę i mój autograf, więc sobie zamów! Czas ucieka, ziomeczku. Jeszcze raz, gimper.altenberg.pl, a my tymczasem zaczynajmy! Moi drodzy, jak poprzednio sobie zaczęliśmy od pierwszego Overwatcha, tak teraz polecimy od końca, czyli od ostatniego niedostępnego, prawie ostatniego, bo jeszcze wcześniej był taki film, który się nazywał trochę inny Overwatch hajsowników, ale... On był jakoś tak... On nie był kanonicznym Overwatchem, bo to była trochę bardziej pogadanka. A ostatni kanoniczny Overwatch to jest powrót krówki Mumu, 1 października 2016. Więc bardzo jestem ciekaw, co to będzie. Mu! Dobrze, Tomek, że nie kluczuje ci na zielono krówki. Przepraszam, krówko, to miał być twój powrót. Przepraszam. O nie, mleczko z niej wypadło. Halo. I green screen zepsuty. Halo, halo, dzień dobry, witamy was bardzo przeserdecznie w kolejnym Overwatchu hajsowników. Tomasz Andrzej Gimper Działdowy razem z jego wierną pomocniczką, nigdy nie pozostawioną, wbrew temu, co mówią niektórzy, prawda, krówką Mumu. Krówko. Mu! Ja pamiętam, żeśmy z Rojem kiedyś na regaty youtuberów jechali i wkręciła się jakaś faza, że za każdym razem, jak przejeżdżaliśmy koło krowy, to Rojo na cały regulator w całym aucie krzyczał: mu, kurwa! I to było najlepsze, co się wtedy wydarzyło. W sensie nie dla kierowcy pewnie, który parę razy się rozbił przez to. Czy prawie się rozbił, nie rozbił się parę razy. Byłoby głupio, gdyby się parę razy rozbił, ale tak. Mówimy się teraz o kilka słów do mikrofonu. Głupia krowo. Oczywiście nie, taka cwana, a teraz już nic nie powiem. Nawet okulary ci dam takie, żebyś tak cool. Będziesz? No. Na tym oku Witamy was razem z krówką w nowym Overwatchu hajsowników. Zaczniemy oczywiście od przeglądu intr, prawda? Zaczniemy od przeglądu intr, by udać się do zgłoszonych postów i krówka Mumu będzie decydować o losie osób, nad którym ja nie będę zbyt pewny. Jeżeli nie będę pewien, czy ktoś powinien dostać bana, czy zostać na grupie. Tam z lewej powiadomienia tego admina, że posty zgłaszają. I krówka w pewnym momencie wyrzuci mleczko bądź kubkę. W zależności od tego, co wyrzuci nasza krów, wylatujesz z grupy, a ja krzyczę głośne: mu, kurwa! Mu! Zupełnie jak krówka. Kiedy przyjebałem nią o ziemię, wypadło z niej mleczko. W związku z tym dzisiaj będę... Kiedy przyjebałem nią o ziemię, wypadło z niej mleczko. To już są te lepsze Overwatche, te końcówkowe mi się o wiele bardziej podobają niż te pierwsze. Zaczynajmy! Woo! Tak jest. Okej, okay, a zaczniemy sobie, słuchajcie, od coveru Anny Analeny, który tutaj wykonała. W podcastach intro go znalazłem, ale zdecydowałem się oddzielnie to wyróżnić, bo jest piękne. Bo jest przepiękne. I chciałbym, żebyśmy wszyscy tego posłuchali. Bo twój kawałek po prostu śpiewa, dlatego to zrobiłeś. Popatrz, tam. Masz to, czego wszystkim innym brak. Nie cofa się, gdy pojawia się strach. W tej walce nie możesz liczyć strat. Masz dar, więc ruszaj zdobyć świat. Tempo, tempo skacze. Halo. Proszę rapować. To jest dar, bardzo ładna. Oczywiście cover z mojej płytki, no ale jest jeszcze drugi refrenik tutaj. Oddech. Dobra, nie chwal się już. O, miniaturka z Ignacym, jak coś zrobiliśmy. Bardzo śmieszny odcinek. Mam dość pogoni, bo na
plany wciąż rozmywają się przed oczami. Jak chcecie full wersję sobie posłuchać, to zapraszam was oczywiście na Hajzowników. A my zaczynamy, nie przedłużamy. Ram pam pam, ram pam pam, ram pam pam. Ten kolo ma strasznie dużo takich dobrych ten momentów, ale nie wszystkie. Tak, zaczynajmy, szybki przegląd, hashtag intro, by pójść do zgłoszonych posłów. Stiu, mam na loa. Żeście się tu rozbestwili ostatnio, ale to sprawdźmy. Śmieszne. Tutaj Stiu i mama klasycznie. O, żywiec zdrój, aktualny mem bardzo. Ale to, ja nie wiem kto to znalazł, czy to jest Photoshop, czy co to jest, ale chyba to nie jest tak mistrzowskie. To jest ja dobry tak mem, to prawda. Wiem. Abstrahując od tego, że jakby, nie wiem, nie popieram. Praca nad grupą Rich Zone. Znajomi, którzy lubią stronę Fitpasterz. Proszę, jest Ignacy, jest Mandzio. Dobrzy ludzie. Samo znaczenie tego skrótu, które brzmi tam jeb***lisa, ale ten zbieg okoliczności, jeżeli to było na vlogu, jak to nie jest Photoshop, to jest to kuriozalnie zabawna sytuacja. Order kuriozalnie zabawna sytuacja. Nie ukradnie, nawet dobre. Kiedy dasz 300 w siłę, a 2 w zręcz. Jakie stare zdjęcie, mi moje obrazić, Boże. Tak? Przynajmniej mam nie 300 no, w siłę. Mam śmieszne. Pierdolę z mojej ziemi. To śmieszne. To złota rybka. Chcę mieć bicka, dużo subów i być bardzo dobrym. to jest dobry mem. Autorskie imię. Znak wodny. Znak wodny, to prawda, polecamy. Nie mogę dać nikomu bana. Order za oficjalne rozpoznanie. Gdzie wracacie? A to było dobre. Gdzie wracacie po wakacjach? I żeby zablokować wszystkich z podstawówki. Czemu to tego kawałka, więc tak mi się nie spodoba. Nie, ile palisz? Cały wagon. To jest dobre. Zin zrobił taki trudny, co dopiero retor. No, a to jest oczywiście dobry mem! A teraz tutaj odcinek, spierdolimy ziemi. No chodź kurwa, faniaczku. O kurwa, ewoluował. A to piękne zdjęcie z baseballem wstawiłem. To jest słuchajcie, o, sprzed 4 lat chyba. Z imprezy z SM. To jest tak stare, znaczy i jak był protest przeciwko ACTA. Czekajcie, może to znajdę. Nie, dla ACTA. Gimper SU ACTA, będzie coś takiego? No nie, Konwent Mokon 3, jest coś takiego? To bardzo źle. To był YouTube 2012! To Bobin! To ja! The Scouter say about this power level! It's over 9000! What 9000? Grzywka. I think it's right! To był specjal na 9000 subskrypcji w 2012. Wtedy to było, wiecie, kolega 9000 subów miał. Ja pamiętam, myśmy byli dzięki za 9000 subskrypcji. Myśmy wcześniej byli w pizzerii, to narobiliśmy strasznej wiochy. Ale to jest tak, Esgarot, protest ACTA. Okiem Esgarota. Esgarot, CDDZ, o Gimper przedstawiają. Esu na nie. No i był na nie i weszło ACTA, nie weszło. Oh yeah, a tutaj mnie nie było. A nie, jestem tu. Mój Boże, mam łapkę w górę daję. Tu za transparentem. A tu jest Kamruz. Chyba. Kamruzi. Jest! Ale przystojniaki. I jest to zdjęcie legendarne z baseballem. I to event, że protest i w ogóle. Tak było. Nie dla ACTA. Sprzed 4 lat, tak stare. Dla mnie to jest stare zdjęcie. Jak mam teraz 22 lata, bo to było ostatnie kilka lat, to był okres, kiedy najbardziej gdzieś tam się wizualnie zmieniłem. Ciekawe, to tak? Myślisz, że to wtedy był naj... No okej. Okay. Wszystkim stałem się pustą szmatą, ale... Co? Ale tutaj byłem... Ej, ale zobaczcie, jakie to jest dobre podsumowanie tego, że, co mówiłem w filmie, że tak na 4 lata, tak ten... No nawet nie pamiętam, że wtedy miałem takie podejście. Baseballa, imię Grzywka wstydu. Tak było. Posać swój reaktor. O nie, to są stare memy z Żywcem, musimy od tego uciekać, bo to już było milion razy po prostu. Wszystko i na szczęście już się skończyły. Rzucam posta, spoko, stary, nie ma 300, spierdolę. No i wtedy było, tylko to wtedy w godzinę, 300 w godzinę było. Panów za memy z wodą, żeby się jakoś tam skończyło. Wrzucam posta, spoko, stary, nie ma 300, spierdolę. No taki rym niedokładny tutaj, Arturze, zastosowałeś, nawet spod. No to dobry. To dobry. Ale zaraz zaczną się perełki, słuchajcie, zaraz zaczną się żółte pasy i GeoGuessr. A, demonsty. A Johnny Lilio zniknął z hajsu. To jest w ogóle, nie pociesza nas, a nie jest to dobre. Czasy fejmów hajsowych, dobrze, że to się skończyło. Zawsze było problematyczne, bo był ziomek, który zostawał fejmem na hajsach. I potem my z moderacją mieliśmy mega problem, bo jak taki koleś złamał regulamin, to no wyrzucić go czy nie, no bo jest fejmem. Teoretycznie regulamin dotyczy wszystkich, więc wyrzucaliśmy. To potem święte krucjaty robili na hajsowników,
spamowanie grupy, w ogóle haba baba, więc... A jak kupisz gawkę, no to powróci. To zawsze było, zawsze było problematyczne. Guess who's back, tu widzę poprawie, o, treść już niedostępna, chyba usunął, bo mu napisali dobre komentarze. No, zaczyna się! Żółte pasy GeoGuessr. Z GeoGuessr. Tak było. Po prostu. Co za mi bardzo dobre. Nie, nie wolno ci. Disco rock. Zajebiste. O, wow, kurwa, ale ładny Phoenix. Nie widziałem go wcześniej. Like, mega ładny. Like it, Konradzie, jak najbardziej. Ale przerzuciło mnie. O, dzień dobry, jaki dobry obraz. A czemu ten był Tiger Bonzo? Ale tu puchar i Zach drugi z Tio z mamą. Z mamą Blowa. Bardzo dobre. Zawsze po prostu. Oni powinni jakiś challenge razem nagrać, nie? 150%. Mistrzostwo. Jak nie, pokaż tego Tiger Bonzo. Tych spodni. Ale o, fajne. Admin na hajsach może czuć jak gwiazdy porno. Im więcej członków, tym więcej roboty. No to prawda akurat. No, tak. O, to nawet spoko jak watermarka prowadził. Nie? Bardzo ładne, jak to należy zrobić. Ghostmaster, propozycja. No, nawet troszkę lajków ma. Ale to raczej na boczny kanał, wiecie, na zagrajmy z Gimperem. To dobrze, że to zrobiłeś. A propos, ogłoszenie! Parę dni temu wjechała druga część poradnika bycia śmiesznym, także zapraszam was bardzo, bardzo serdecznie, żebyście poradnik sobie na niego śmiesznym weszli. Już teraz kliknij tutaj i przejdź, bo ten poradnik jest bardzo śmieszny, ewentualnie zrób to na koniec tego odcinka. Link będzie... Jest śmieszny? Witaj, drogi użytkowniku sieci internet. Jeżeli oglądasz to nagranie, najprawdopodobniej już nie żyję. Umarłem na raka. Umarłem. Bo zobaczyłem, że pół internetu wyzywa się używając słowa rak i powtarzałem to totalnie bezmyślnie, nie znając genezy tego słowa i nadużywając go. Dla mnie jest już za późno. Ale ty młody Skywalkerze, masz moc. Nie jest jeszcze za późno, by uratować internet. Za późno byłoby dopiero, jakby pod każdym filmem pisali, że ktoś drzyna od gąciarza. Za późno dla internetu byłoby dopiero wtedy, gdyby twórcom, którzy stosują montaż, pisali, że zrzynają od Gargamela. Kurwa. Odgłosy z pornosu na takie rzeczy są zawsze śmieszne. Za późno będzie dopiero, jak pod filmami Dema zaczną pisać, że kupuje Gargamela. No, to się na pewno nie stanie. Serio? Serio, kurwa? Nie... Szkoda, kurwa, gadać, proszę. Rządowe kurwy tego człowieka oskarżały bezpodstawnie. I trzeba was ruchać i na was zarabiać. Ja nie wiem, co wy macie w głowach. Ty paszteciarzu jeden z drugim, po co? Dlaczego to robisz? 98 memów, dokładnie takich samych. I co na dodatek, wejdziesz w komentarze pod tym memem i co piszą ludzie? Ch***owe, spierdalaj, nie podoba mi się, było za... Idiota z gimpę. I szmata gej pizda. Dużo takich rzeczy. I co się dzieje? Gdzie te chomiki? Świnkę morską sobie kupiłeś zamiast chomika. To nie działa. Czemu płat czołowy podpowiada ci: ale będzie dobrze, zrobię to samo. Będzie śmiesznie, będzie bardzo śmiesznie. Pomysł życia. Ktoś zrobił komiks z pieskiem. Co zrobisz? Zrobisz to samo, tylko zmienisz jeden tekst na nim. Je pomysł życia. O. I to się... No, to bardzo aktualne swoją drogą. Nie róbcie tego, bo to nie ma sensu. O, ale będę teraz taki zabłysny, jestem taki światowy. Kopiujesz od gąciarza. Widać, że brak ci pomysłu. Chyba się trochę wypalasz, bo widzę, że kopiujesz gąciarza. Gąciarza. Trochę taki tytuł gąciarzowy. Od gąciarza. Brakuje zoomów na twarz. Widzę, że wcielasz się w postać głupiego widza. No, od gąciarza grać, jak Jankiel, nie. Poczucie humoru otacza mnie, zaczyna wokół mnie krążyć. Jako pierwszy przerzucił wątkiem. Podsumowując, kopiowałem mi komentarze. Nieśmieszne. Znaczy nie było takie złe, ale... Cudowne, cudowne. Te żółte pasy to jest tak dobra rzecz. Order Piotra Raczyły, bo raczyłbyś usunąć swój post. Piotr Raczyła. Piotr Raczyła. Bardzo dobre. I mama Gika na zdjęciu w tle. Coś cudownego. Dzień 89, dalej myślę, że będzie powtórzony. Pan policjant, poród. A to swoją drogą, tak jak ten slogan reklamowy Calgona się na przykład czyta, to już automatycznie czyta się melodyjką w głowie. Już nie jest tak, że tekst się czyta, tylko jest melodyjka od razu. Pobanuję was, wy nieśmieszne ch***e. To jest fajne. Hunter, potwór z Left 4 Dead 2. Bardzo to dobrze pasuje. To jest Annalena jak najbardziej. Chyba czegoś zapomniałem. Hej, bardzo dobry mem. Kozak, kurde. Order tego pana za post, który podbija internet. Witaj, hejsowniku. Znowu? Znowu remix? Góry, właśnie o to mi chodziło. Ale będzie remisor.
Remixor. Ale dobre. Piękne. I ten rok się tak gibie, jak paralityk. Bardzo dobre. I ten kaszel piękny. Mistrzostwo świata. Halo, halo, dzień dobry. Chciałem zrobić mądry wstęp, ale wydaje mi się, że remix powie za siebie. Pamiętam to. Dużo lajków, bo jest kurwa mocny. Dobra osoba lajkuje moje posty. Nie żyj tyle, przepraszam. Nie żyj tyle, jestem zwykłym lepszym. Dobrze to zlajkował, tak? Aha, ha, 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 ha. Ogarnij się drążeczka. No i gitara. Ale dobre. Ale dobra, ja bardzo ładne. Jaki ma? Bardzo ładne. Nie żyj tyle, to był turbo klasyczek. Jakiś remix może z tym jeszcze. Nie żyj tyle. A wy pamiętacie, co to było nie żyj tyle? Na Omeglu. Okej, okay, pozdrawiamy. Nie żyj tyle. Boże, przepraszam. O nie, jestem złym człowiekiem, przepraszam. Dobrze ci tak. Przepraszam. Oj, ja pewno, że się zestresowałem, bo ta kamerka, jeszcze tu się zmienił kolor na kamerce, że to wyglądało jakby ona się zrobiła strasznie czerwona, ta dziewczynka. I się rozłączyła. Ja później z nią pisałem, się okazało, że jest spoko i że w ogóle chill. Ona ma, ale... Nie żyj tyle. Boże, przepraszam. O nie. Nie żyj tyle. Boże, przepraszam. Nie żyj tyle. Nie żyj tyle. Co to jest? Suma podstawy równa się kwadratowi obu ramion. Suma podstawy równa się kwadratowi obu ramion. Nie żyj tyle. Nie żyj tyle. O Jezu, to ja myję naczynia. Gimplogi. Musimy oglądanie gimplogów sobie kiedyś zrobić. Woda leci, Tomek. Boże, jakie dobre. Gimper obraża Gimpera na Omegle. Nie żyj tyle. Boże, przepraszam. O nie, jestem złym człowiekiem. Jakie dobre. O Boże, ale dobre. Jak chcesz się dowiedzieć, dlaczego nie powinieneś pierwszej losowo napotkanej osobie mówić nie żyj tyle, co sobie możesz zdolnego do wszystkiego zamówić. Parę godzin już tylko zostało, także to ważne. Jeżeli chcesz na darmową dostawę się złapać, oczywiście. Ale niczym spadający kot zawsze wyląduje na cztery łapy. Wyjdź do Kanady i przyczep Gimsona do pleców Mandzia. Nim co zacznie się obracać i nigdy nie spadnie, Mandzio nigdy nie spojrzy w niebo. Wracających się skromnych youtuberów podłącz do generatora. Nieskończona energia. Bardzo dobre. Zajebiste. Gdyż napisał, było z kotem i kanapką. Ty głupi człowieku niemądry. Przecież dokładnie na tym to... Już miał debilu na końcu ten, ale... O fuck, przecież miałem dramę w TVN-ie, dobra. Ty głupi człowieku niemądry. Polega, że to jest śmieszna przeróbka tego mema. Jezus Maria. Ej, to bardzo dobre te pasy są żółte. Te żółte pasy. A jak wiem, powielanie jednego memu w kółko jest banowane. Moja kochana krówka. Najlepsze zakończenie na świecie. Serdecznie w kolejnym Overwatchu hajsowników.
Niezmiernie miło mi ogłosić, że dziś nie będzie kurwa śmieszkowania. Skończyło się. Skończyło się śmieszkowanie. Słuchajcie, a zaczyna się poważna rozmowa. Poważna jak twoja fryzura, dobra, nie oglądamy tego. Obywatelki i obywatele, stała się rzecz dziwna. Albo ja wiem, który sobie obejrzymy. Obejrzymy sobie Gunslinger Vlog atakuje, najeżdża hajsy, bo to był taki po prostu odcinek, Boże. A to sobie zaraz obejrzymy. To był straszny, ja tu nigdy nie miałem więcej minusów. Ale tu mam 8k minusów. Zatańczmy! Gimpe Painter. Trzymaj krok! To 16 jeszcze taka wielka. Możesz wylecieć z tej grupy razem z innymi. Idziemy? Tak jest! Halo, halo! Witamy wszystkich w tej hajsowniczej imprezie w naszym teleturnieju. Wkręcamy żaróweczki! Rękami wkręcamy żaróweczki. Wkręcamy. Prawdziwe żaróweczki. Też je wkręcamy. Teraz wypakowujemy żaróweczki i też je wkręcamy. Wkręcamy. Teraz robimy tak. Teraz tak. Dobrze. Teraz wszyscy grają na gitarze. I pijemy rozpuszczalnik! Gargamela cień! Choć roznosi się nad lasem Gargamela cień. I nie tylko nad lasem, ale też nad hajsownikami. Co to jest? To jest rozpuszczalnik! A to było ten w lipcu, jak Gargamel popularność pierwszą zdobył. Rozpuszczalnik! Zabij się! Niezrozumiała napaść wystąpiła na grupie hajsowników Gimpera. To czas podjąć odpowiednie działania. Tomek uczuł się montażu. Mam nadzieję, że tego nie robicie. Bo widziałem osoby, które to robią. Spamują rozpuszczalnikiem. I to nie jest fajne, że oni to robią. Nie róbcie okazji, tego. Jeśli ci się podoba, nie róbcie tego, bo trzeba się będzie z wami policzyć. Wszędzie jest Gargamel i absolutnie przyznaję, że nie pociesza mnie to. Nigdy mnie nie pocieszało, więc dzisiaj rozprawimy tę zabawną sprawę. Jezus Maria. Pozdrawiam Arka, który będzie to montował. Ale zanim to zrobimy, trzy krótkie ogłoszenia. Numer jeden. Na moim kanale muzycznym dostępny jest już promomix oraz tracklista płyty. Możecie sobie teraz odsłuchać i zdecydować przed... Fajna, zajebista, możesz teraz. Będzie można mnie posłuchać na Youngstars Fest wystarczająco. Było, grałem. Jezu, tu znowu jakiś przester. 28 sierpnia, Warszawa, Torbar. Mam nadzieję, że taki sposób podawania informacji jest dla was wystarczająco. Śmieszny! Halo, halo, dzień dobry moi kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym Overwatchu. Zaczynamy standardowo od przeglądu hashtag intro. Przelecimy sobie to w miarę szybko, zupełnie jak Stew, dowolną matkę na tej planecie. A następnie udamy się do strefy zwykłych postów, żeby zobaczyć, czy ktoś łamie regulamin. I czy na przykład ktoś, gdy wstawisz posta na hajsy i wszyscy piszą aha, to płacze, czy nie płacze i czy ktoś daje mu za to lajki. Zaczniemy od remiksu Krystiana Załogi, który rozpierdzał czołgi lekko ja i jego załoga. Jak w T-55 i zobaczmy co. To jest za gruba przekmina akurat. Zabawnie, Krystian Załoga. O, to wstawiłem nawet na fanpage. Gimper Painter. Pozdrowienia dla Kacpra Szostaka. Jest taki balsam Szostakowskiego się nazywa. To pewnie Kacper go robi. Jak tak robi dobre memy. Brawo, lubię to. Hokus pokus Gimper Beksa, stop już gifom o rozpuszczalniku ekstra. Zgadzam się absolutnie z tobą, Bartoszu Oleszczuku, zgadzam się. To było śmieszne, to było bardzo kurwa śmieszne. Nie wiadomo, dlaczego jest psychiczny. A nie teraz, kiedy już wszyscy wstawili. Ale o co tu chodzi? Miliardów razy. Że co, że ma komórkę i kontakt? Co tam niby jest, że 4? I już przestało być to zabawne. No co on tam robi? Pokemony, Lumia, Trevor? Prześmiewcze nawet. Myślę, że nawet prześmiewcy Jezu, mokeche nie prześmiewają. Prześmiewcy mokeche. To jest tak nieśmieszne. Order nowy, bo chyba jesteś nowy na tej grupie. To jest bardzo dobry Dawid Makieła tutaj. To dobre. Dobrze porobił, przyznaję. Uuu, to znak wody. Siema hajs, jak ocenicie moją pracę? Wiem, trochę niedopracowana, liczy się pomysł. Odpowiadają na niektóre pomysły. Jest bardzo to technika Despacito. Zabawne, bardzo zabawne. Seks masterka, bardzo zabawne, 10 tysięcy, bardzo dobry znak wodny. Śmieszne. Druga seks masterka również, przezabawna, przyznaję. Bardzo dobra, Liki Tung Candy. Kiedy ziomem pod sąsiadów Charizarda z... A wtedy Pokemon Go wychodziło, okej. No nawet ja się uśmiechnąłem. Reakcja Gimpera na twój post. Ej, to nawet dobre. Ja się uśmiechnąłem.
Order Niszczarki, jeszcze papiery, a ty reputacja grupy. Bardzo dobry, dobry. Marcel Trójczak w sile, Gargamel kiedyś teraz, to wiadomo. Jest to ta dwuznaczność, którą ja zastosowałem w intrze, więc trochę po mnie kopiuj. Nikt się nie zorientował, Tomku. Kopiujesz po mnie trochę Johnny Szymański, więc mam nadzieję, że zobaczymy się w sądzie! O kurwa. Swoją drogą, wy wszyscy kurwa nowocześni oskarżający innych o kopiowanie Gargamela, nawet nie wiecie, co to jest 1 z 7. 1 z 7! Tacy jesteście widzowie prawdziwi, nieprawdziwi zupełnie. Tomek, naucz się montować, weź się. Prawidłowo. Przypadek? Co ty? Ej, to bardzo dobre w ogóle. Bardzo... Gdzie on polas? Czemu dostanę bana? Proszę nie dawać mi bana, nie! A, że kamerkę wyłączyłeś. Witam, tu Iwona. Teraz ja przejmuję tego overwatka. Ha, 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 ha. Teraz ja wylosuję, co dostanę. Mikołaj Mariasz Super Orbota XDXDX. Oklosujemy. Nie. Żałosna Iwona, powróciłem ja. Co to za jazda, co tu się dzieje? 15 popek, jestem brutalnym popkiem w takim razie. Nuke is... Well then in that case, I'd say... No i co to ma być? Jak się oburzył. Co to za gówno? Nie mów tak o czyjejś pracy. Zajebiste, fajne! Kacper... To czemu tak powiedziałeś wcześniej? A, że oni faktycznie do kupy idą. Kledzie... Co to za muzyka tu jest? Co jest? Dobra, nie, idziemy dalej. Czemu są same Gargamele na tej grupie? O co tu chodzi? Order Asza Stanogi, bo aż szkoda gadać, jak widzę twój post. Nawet zabawne. Melu, że atakujemy za posłanki. Mój Boże. Daj mi ostatnią szansę, już nie będę cię bił. Mam kwiatka. A tutaj, bo z tego były dobre remiksy w ogóle. No dawaj, to tu pierwsza. W ogóle kocham cię, Karyna. W ogóle fajną masz listoczkę, Karyna. Albo kwiatka. Nadmalczyńscy zaczynali na typowym dresie, nie? Nie z pam gifem, z Gargamelem. To bardzo dobra inicjatywa również. Czemu tu muza z duma leci? To jest troszkę niezwiązane z grupą, ale jest znak wodny, więc to jeszcze troszkę wybaczyłem. Klasyka gatunku. I zaczunio. Kiedyś Grotto, dziś Pidziotto. Bardzo śmieszne się. Siekiera, motyka, chipsy 2, skończcie kurwa z tym, aha. Kurwa przez ukreskowane. Ty mądry jesteś? Czy ty jesteś mądry w ogóle z tym, co zrobiłeś? Przez ukreskowane? To jest tak, jakbym tu miał kreskę nad każdym z okularów moich. A nie mam jej, a zaraz będę miał, żebyś ty wiedział. Gnoju wstrętny. To jest tak. A nie mam tak, więc przestań to robić! Co to za jazda w ogóle? Mój Boże. To się to, że ten czarny ekran trwa. Ej, to koniec odcinka jest, to już nic nie ma dalej. Może coś na sam koniec jeszcze, jakiś smaczek. O, nie ma. Straszny to jest. Upośledzony pies, ja tu już widzę, dobrze bo się dzieje. Wszystko wskazuje na to, że, nie wiem, albo hajsy stały się wyjątkowo grzeczne i śmieszne, albo nie wiem co, bo liczba zgłoszonych postów wynosi zaledwie 12. I jest to nieco podejrzane, czy faktycznie grupa jest tak grzeczna i kochana, jak się wydaje. Sprawdźmy to! Who you gonna watch? Adbuster! Halo, halo, dzień dobry moi krani, witam was bardzo, bardzo przeserdecznie w kolejnym... to był dobry montaż. ...hajsowników. To było śmieszne nawet. Oczywiście w serii, w której jako administratorzy sprawdzamy, czy na grupie wszystko jest w porządku, czy się bawić fajnie. Co to jest? Hajsuba fajnie. Południowej zapewne nie próbuje nas zaspamować i czy nie musimy go na przykład brutalnie... Daj suba fajny, smejśne obrazki i nie tylko, mój kanał. Daj suba fajny. Takie dobre.
Co się jeszcze znajduje na kanale? Kut 1234. GTSA, piła mechaniczna, jak można się bawić? Skok z najwyższego budynku GTSA, a jednak nie. Spadłem z mostu, trochę bolało. Bawić fajnie. Co ty robisz? To jest ta muzyczka, czy o co chodzi? Głupili. Zabawa w GTA. Zabawa w GTA, daj suba. Nie no, super. Bardzo dobre. A tutaj mamy oszukańca Rocka. To nie polecamy takich oszukańczych rzeczy. Co to jest? Jesteś niepowstrzymany. Ej, bardzo ładne w ogóle. Znajdź różnicę. Czemu nie pochwaliłeś, ziomek? Średni. Gimper, kiedy stanę u Urbana na hajsach? Jak umrę plus 3 dni, na pewno sirę umarłem. To jest bardzo śmieszne. To jest śmieszne, mem. Kamil, brawo. O nie, są upośledzeni. Ej, bardzo ładnie narysowane. A, oczywiście, upośledzony pies wszędzie. No zapomniałem. Tak, jeszcze do tego się nie dokoptowaliśmy. To jest... Cudowne. Cudowne. A tu jeszcze był tata, goły przez chwilę. Hej, słyszymy jak jezioro, można spotkać raki w ogóle, alkohol, heroina, kokaina, towary. O, to jest to? A nie, co to jest? Jakiś tak nie do tego. Najważniejsze, co istnieje, tło, ten mini jack. To jest tak ważne, po prostu nie wiem, że gdzieś idę i na przykład chcę mieć w kieszeni podpiętego do powerbank. Zrobić całą... Chcę słuchawki bezprzewodowe, na przykład Arctisy. Fakt bycia tam Jacka w tym iPhone'ie 8 by w tym przeszkadzał. Hej, no kozak na tych bałkach. Zajebiste. Spider-Man standardowo, ma. Mega. Co dalej? O, jaki jestem niepowstrzymany. O, jaki słodki piesek. Co? Ale głupie. Zajebiste. Synku, to nie tak jak myślisz. Po Photoshopie przed Photoshopem. Cudo. Dobra. I tu jest jeszcze propozycja. Nie powinieneś intra dawać Aleksandrze, bo ono jest od 1000 lajków, ale w kontekście Gwinta ja już napisałem maila po dostęp do bety, więc jeżeli CD Projekt Red będzie tak kochany i się zgodzi, to jak nie... Grane było w Gwinta, tak o. Styczeń, z kim będziesz w drużynie na WF? Ja będę, o, ze sobą samym, super. Także absolutnie, słuchajcie, nie róbcie tego, bo to już jest za dużo. Przetrwasz atak, wykaż się kreatywnie. Wszystkie przedstawione dookoła w zasadzie chcą cię zabić, poza jedną wybraną przez ciebie, która będzie bronić cię przed resztą. Jest Gargamel, ze Sword and Sandals, ziomek, hejsownik. Kinaczewa, Alucard i Isaac Gimper. No ja bym wziął, żeby mnie bronił Alucard, bo jest nieśmiertelny. Druga postać, którą wybierzesz, przeżyje i nie unikniesz tego, że zaatakuje jak najefektywniej twoją głowę. W jakiś sposób przetrwasz atak. To ja bym wziął, żeby na głowę mnie zaatakował... O Jezus, Feniks, bo to co może mi znak wodny zrobić? No dobra, czyli ja bym chciał zrobić tak, że wszystkie postacie chcą mnie zabić poza jedną, która będzie mnie bronić. Więc ja chciałbym, żeby chciały mnie atakować wszystkie, a bronić mnie będzie Alucard, bo jest kurwa najsilniejszy, jest nieśmiertelny i rozkurwa wszystkich. Cieszę się, Tomek, że wtedy dowiedziałeś. Druga przeżyje i nie unikniesz tego, że zaatakuje cię jak najefektywniej w twoją głowę, no to niech to będzie na przykład, nie wiem, hajsowniczy Feniks. Opisz w komentarzu, w jaki sposób przetrwasz. Kurde, a tak, taki, pewne rzeczy się nie zmieniają. Feniks jest PNG, a nie GIF, więc nie może się ruszać, więc nie może wow! się ruszać. A to dobrze przekminione. Rozkminione perfekcyjnie, skurwysyny. Dobra. Ej, to prawda, nawet okej. Okay. Kiedy masz tak duże ego, że nie dość, że wtedy spropsowałeś sam siebie, to teraz jeszcze będąc w przyszłości propsujesz sam siebie i samego siebie z przeszłości i ego samego siebie z przyszłości. Tak się to jest, jak jesteś zdolny do wszystkiego na przykład, a ty już jesteś zdolny do wszystkiego? Jeżeli jeszcze nie, to możesz. Gimperaltenberg.pl. Każda książka to obiad dla pajacyka, zobacz, tu jest pajacyk i on ma pusty i głodny brzuszek teraz, a jak kupisz, to będzie miał pełny i szczęśliwy. Chyba że jesteś złym człowiekiem, to jakby wtedy nie kupuj, okej, okay, nie? No problemo. 10 tysięcy dobrych ludzi, to dla was, kocham was, kochani, jesteście wspaniali. Reszta... no, ja mam zasadę, że mówię dobrze albo źle o kimś, nie? Więc po prostu nic nie powiem. To prawdziwe. Co? Dobrze albo w ogóle chciałem powiedzieć, dobrze albo źle. To prawda, że prawdziwe. Mam zasadę, że mówię dobrze albo w ogóle o kimś, więc po prostu nic nie powiem. Jaka słodka grupa. O nie, szkoda było, gdyby ktoś przypadkiem wyszło. Tutaj Dawid Ostrowski widzę. No to nie jest Yahoo? Wojtek Kropidłowski. Nie wiem. Usuńcie to, bo Mark naprawdę nas kasuje. Ale bo Yahoo tak miał na fejsie. Cztery pancerni, upośledzony pies. Tak, nawet śmieszne. Bardzo mi się podoba. Dzień 57, nadal nic nie zauważyli. Wow, ten kolor wygląda jak ja. Nie wiem, o co chodzi. Chodzi o to, że ten łepek jest podobny do starego, łysego mnie.
jest tak dobre. Photoshop level hejsowni. Jest bardzo dobre. Izak z tym ryjem moim naklejonym. Wejdź w Google grafika, wpisz swoje imię plus memy i pokaż pierwszy obrazek, który się pojawił. Ej, to jest dobre. Tomek memy. Mów mi Tomek lubię w kakao. O, fuck, świetnie. Wypijmy za błędy i twoje zdrowie 100 lat Tomek. Tomek to nie imię, Tomek to cygan. Tomek to nie imię, Tomek to zajebisty chłopak. Tomek to nie imię, Tomek... Co to jest w ogóle za jazda? A jak piszę Gimper memy? Dostałem 5 zł, więc wiem co to być hejsownikiem. O, fuck. Gimper Gimpzy. Gimper, czemu dałeś bana swojej babci? To jest... W sensie to, że to jest memach. Jak piszesz ten, Gimper dał ci bana, taka sytuacja. Gimper nie nagrywa Lola, wina Tuska. Co to jest za jazda? Czy to pan, panie Gimper? Coś nie pykło. Sebastian Celiński, przyjaciel Tomka, Ignacy Łukowski. Znam gościa, który to podpisywał. Jesteście tak śmieszni jak Gimper na Overwatchu. Czyli bardzo. Łysy dawniej, łysy, w ostrach osiedli, łysy teraz boi się petard. Gimper, poważny Gimper z okularami. Co to za jazda? Gdy łysy coś gada, ty masz masz czapkę Supreme i jesteś wyżej w hierarchii. Kiedy nadepniesz na klocek Lego, ej, to dobre. Gimper da ci bana w mordę jeża. Dobra, zobaczmy jakie wtedy były memy. Dobrze, spróbujmy. Tomek ch**y wozi, ha ha ha. No ale śmieszne. Jestem Tomek, gosieli za mi ogonek, ha ha ha. Ha 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 ha. Tomek to nie imię, Tomek to łysa menda. O nie, Halo, sprawdzi... Znaczy... Co za ludzie to robią? Co to są za ludzie? Jestem Tomek, mieszam bigot głową. Co wy, kim wy k***a jesteś? Co to jest? Ja się pytam, co to jest? O co w tym chodzi? O co w tym chodzi? Ej, Tomek i przy... Kto to robi te memy? Kto się z tego śmieje? Memytutaj.pl! Odwiedź stronę. Kto to robi, ja się pytam. No świetnie, dobrze, że załadowało. Memy tutaj, stąd hajsy wszystkie memy kradną. Nic nie działa. Nie działa, strona nie działa, dobra, trudno. Co to za głupoty? Piesek już był. Zbóg, zgniłe jajko, tutaj przenośnie, ktoś nic nie ma. O nie! Najgorzej. Źle. Najgorzej. On za... Ale dobry znak wodny jest przynajmniej. Powinien być jeszcze mniej widoczny. Ale jest ładny. Tak mogą usunąć po prostu, nie? On za chwilę zdelejtuje ci kontur. Rzecz po prawej służy do twojej obrony. To mam bliżankę. A mikrofon. No mam dwa długopisy. Do obrony przed delejtowaniem. Mam karteczki są przylepne, bo nagrywaliśmy czułko. Ten Gimper uratował cię od bana innego admina i tylko usunął twój post. Za jego heroiczny czyn dasz mu rzecz, która znajduje się pod... Już nic nie mam, bo przyniosłem wszystko tam. Proszę Gimper. O, dziękuję, za mikrofon fajnie. Zabawne obrazki, świetnie się bawi jak robicie memy, przyznaję. Hejzowicza nazwa... Ja się świetnie bawię jak robisz skecze, mój zabawny przyjacielu. Zdobcie nazwisko Tomka rzeczą, która leży u was na biurkach. Tomek zdolny do wszystkiego. Tomasz Andrzej zaczep kolankowy. Nie? Tomasz Andrzej opakowanie po czekoladzie. To gumkowy. Tomasz Andrzej pudełko. Po co mi dziewczyny, jak mam patologiczne metalowe pręty czy jakieś... Co to za jazda? Co za ziomeczek ty? Co ty przeglądasz, ziom? Chyba... Co to jest Gimper musi odejść tam? Czekajcie. Gdzieś tu było coś, Gimper musi odejść. Gdzie to jest? O. Gimper musi odejść, społeczność, polubienia. A to dalej jest na Facebooku? Nie ma czegoś takiego. Widzowie oburzeni ostatnim odcinkiem Tańca z Gwiazdami. Skandal dla Polsatu, to jakaś kpina. He, beka. Wszystko dlatego, że do finału awansował Tomasz Gimper dziełowy, który jest jednym z lepiej... Czekajcie. Jest jednym z najlepiej tańczących uczestników tej edycji. Nie ma ambicji ani honoru, pisze Wicka. Internautka powinno być. To był świetny występ, twierdził Andrzej Grabowski. Nie wiem o co chodzi. Po Photoshopie, przed Photoshopem. Dlatego akurat marny. Tak było. Marna. Tak było, grubasku. Ostatnio zabrałam uczniowi komórkę. Ja tam zobaczyłam straszna rzecz. Ta gra się nazywa Angry Birds. Nie, to jest nie do pomyślenia. Za to dostaję się punkty. O co chodzi w tej grze? Już wam tłumaczę. Naciąga się ptaka. Naciąga ptaka. Pamiętam te remiksy. Naciąga się ptaka. Wyszczera się nim płot. Thank you very much. Thank you very much. Za to dostaje się punkty. Kto to wiedział właśnie? Co się dzieje w mózgu? Bardzo ładne. Ale złoto. Tym cieszę, bo zobaczcie, przebijamy i są same fajne memy, które już gdzieś tam widzieliśmy w hashtag intro czy coś, nie?
takie długie, bez kitu. Ja nie wiedziałem, że metalowa rurka długości ponad 100 cm może wejść człowiekowi do dupy i go nie zabić przy tym. Zatem oto odkrycie. I pan doktor oczywiście, jak już wsadził mi tą rurkę, nic panu nie jest, a ja z tą rurką... Ruda tańczy jak szalona. God damn it, fuck you! Krzyczy, piszczy, to jest ona. Hej, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Rok, a to mój kok. Zobaczcie. Wstęp do mojego kolejnego Q&A, a zaczniemy sobie od bardzo fajnego pytania, które wybrałem już wcześniej i przygotowałem się do niego bardzo dobrze. Otóż... Rok, jaki prezent podarujesz tacie na Dzień Ojca? Płytę. Lux, kurwi, swoją drogą, potrafię się podniecić. Właśnie mam straszną ochotę ostatnio na seks mocny, męczący i krwawy, brutalny i zabójczy. Mam ochotę... Ile można? Kolejne pytanie zadał mi... Skąd zainteresowanie pociągiem? Rekwer! Michał Lewandowski. Drugi rok, oglądam twoje filmy... To jest bardzo śmieszne, bo rekord teraz ten jeden odcinek właśnie. Jest bardzo śmieszne. Więcej zajebiste. To nam się podobało. O nie, co to jest? Czy tu nadjeżdża pociąg? Moja nie pociągi! Dobre zakończenie. O Jezusie, hajsownicze przesyłki. Zważywiałem. Ignacy wbija na rejon. Uśmiałem się do łez. Hajsownicy Gimpera usunięci, to śmieszne. Kryminalny Overwatch hajsowników. Witam, Tomasz D. Witam się z wami w dzisiejszym odcinku Overwatcha hajsowników. Jest to kolejny odcinek z wprowadzonymi delikatnymi zmianami. Mam nadzieję, że będziecie dziś dobrze się bawić. W Facebooku jednocześnie przeglądamy sobie prace, które są szczególnie dobre. Nie chrabąż, nawet tutaj uniknąłeś niemiłego komentarza z mojej... Czemu ty jesteś cały odcinek? Ja z chęcią z tobą popiszę. Pełen cover niepowstrzymanego? Czemu co ty mu kotu robisz? Ło, ale dobre. Żebyś nie był satanistą, kolego, z długimi włosami, żeby temu kotu się nic nie stało. Ale wyglądasz jak dobry człowiek, więc nie oskarżam cię na całym odcinku. Żebyś miał stuprocentową pewność. Nie przypuszczam, że mógłbyś być satanistą i jeść koty, przyjacielu. Nigdy bym nie przypuścił, że byłbyś taką osobą, no bo nie mogę ci tego zarzucić tylko na podstawie wyglądu i zapachu. I zapachu. Mam nadzieję, że wiesz, że skoro nie zarzucam ci tego, to nie poczujesz się urażony. Ale nie, swoją drogą, zajebiste. Bycie, słyszę, tyle ci wyciwalisz, o bycie lepszy marzysz, bycie lepszy chciały. A gdy grasz w życie mały, nie idzie, pluje tylko wszędzie jadem. Wiesz, że nie damy plany, pieprze przegrane plany, bo jestem... Nie idę skoczyć z krawężnika i tyle będzie było. Na razie cześć, pompa. Ucieczka Gimpera z więzienia, trailer. Ja cię oglądałem ten film w ogóle. Michael's handwriting is reaching out to us. 24 hours before the blackout time. What's the power grid? This city may not have 24 hours. When those lights go black, we're gonna disappear from this place like ghosts. Link, this is a setup. We gotta get out. When in doubt, go old school. Ale jak pięknie przemontowane. Bardzo ładnie, filmy. Bardzo ładnie montowane. I samą BMW. Ale jak pięknie, ile filmów. Bardzo ładne, bardzo ładne. Bardzo ładne. Cię na lustro, o, edit, lajki w ile minut, bezpieczny w 17. Zawsze a to starterki robiliśmy w playem, bardzo fajna akcja w ogóle. To jest dobre. To się nazywa prawdziwy talent, kto to wykonał? Tymoteusz Wójtewicz, mam nadzieję, że
Jesteś dumny ze swojego talentu. Domofony firmy Lasco Max również. Tu-tu-tum. Turum-tum. O, oglądaliśmy to dzisiaj na YouTubie. No nie da się. Nie żyj, nie żyj, nie żyj, tyle. Remiksy. A teraz to po prostu jest dokładnie to samo, tylko że 5 poziomów wyżej. Edward Kill. Dalej na nogach. A. Leci panja, ty padasz jak gołota, bo to tak mogę sobie robić co chcę, sprawdź. Życie z tuby leci z koksem i patrz. A to świeżo po niepowstrzymanym. Bom, 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 bom. O, halo, co tam piesek robi? 5 bramek w ciągu 9 minut. Nie ma rzeczy niemożliwych. Co tam ma do rzeczy? Co ty wrzucasz reklamy tu? Nie życzymy sobie takiego. Co jest kurde? Noc jest kurde. Ja 5 banów w 9 minut potrafię strzelić i się nie chwalę. 1 grosz. O, grosz Bartka, będzie ewoluował. 2 grosze. Bardzo dobre. Zajebiste. Oto tutaj ładnie wyszedłem. Ładna przeróbka. Troszkę mniej włosów normalnie, a dziewczynek. Mam jeszcze tak niezgrane. Kuba pośpiech robił to trochę w pośpiechu. Bo mu nie wyszło. Na pierwsze rzuci przeróbka bez żadnego tutoriala. To ja polecam tutorial, jak być, jak mieć poczucie rytmu jakiekolwiek. Powiedział Tomasz Andrzej Ziołowy. No, nawet zabawne. Ale po prostu nie działa litera P. Przepraszam. Chyba Kuba pośpiech robił to trochę w pośpiechu, bo mu nie wyszło. Na pierwsze rzeczy nie ma żadnego tutoriala. To, polecam tutorial, jak być, jak mieć poczucie rytmu. Wow. O Jezus! Co to wrzucałeś? To był dobry żart, gdzie z Rakimi Shortusą. Pokaż co potrafisz. Yo. O, ja to kojarzę, to jest zajebiste. Zarobki na peleny wyszła suma większa od wartości knajta. A przecież to nie ten, o którym myślałem, ale możesz spotkać się usilnie, bronić się przed nimi w imię tych, którzy mówią o nim, że jest tak ma dziewczynka, bo u niego nawet masturbacja to pedofilia. Masz zajebiste filmy, szkoda, że z importu, bo kopiując za granicę powiem ci tylko wiesku aportu, ja bym sadzia twoja mina, ukazała niszczenie ciebie jak Obi-Wan Anakina. Finał widzę w twoich oczach, nie jesteś na mnie gotowy, bo nie istnieje tu bar. Jeszcze z bez głowy. Słyszałem przygody twoje razem z Linky Winkiem, że zapina ciebie po każdym rankedzie razem z Lipsy. I powiesz, że mam tu w dupie co on tam powie. Ja wiem, że masz go w dupie, nie zapomnij o gumie. Hashtag twoim filmem, jestem pedałem, do pedałów nie mam nic, ale sam się nim nazwałeś. Hashtag pod twoim filmem, jestem frajerem, do frajerów nie mam nic, ale dla mnie jesteś zerem. Tylko że jak ludzie będą pisać komentarz, jestem pedałem, jestem frajerem, to jakby pisali o sobie, to strasznie bez sensu. Nie ma sensu, sam się przecież nim nazwałeś. Mogę stawić hashtag ci. Był jeden bardzo dobry diss na mnie, który mi się bardzo podobał. Wimper diss. I mi się bardzo podobał. Chyba, że już usunął ziomeczek. Jest! Jeszcze bicik jest taki dobry. Siemanko, z tej strony BRO. Ups, przepraszam. O, to znaczy Maciek. Witam w tym kawałku poświęconym Gimperowi. Z dedykacją dla wszystkich hajsowników Gimpera i dla samego Gimpera oczywiście. Pozdrawiam uczuciopedię i mamę. Normalnie, zaczynamy ziomeczki. Elo ku**u, król Maciej, raper najlepszy na świecie. Hajsownicy 3000, same ku**u, kupię śmieci. Krótki list do was poleci, to już siecie. Tak dobrego nikt nie nagrał przez ostatnie 5 stuleci. Chodzę raz na film Gimpera, myślę sobie co on wżera. Gruba świnia coś nawija, rap kariera się zaczyna. Niby homo, niby nie, chyba tylko on to wie. Ten typ swoją wielką armię hajsownicy sobie zje. A jeśli już o tym mowa, jest to bardzo wielka szkoda. Tyle ludzi się marnuje, gdy tą grupę wciąż lurkuje. Najmłodszy... To było fajne. Co my jeszcze mamy? Młody fan Multiego, diss na Gimpera. Sraka cię robiła. Dish Challenge 2 był dobry, tylko multi skasował potem. Zjebie, Gimper przecież zjebem jest. Zjebie,
Ginter przecież zjebę, mnie zjebie. Multi bardzo dobrze, jedna w ogóle z lepszych jego zwrotek w tamtym czasie. I teraz jak się bicik zmienia, to jest taka moc. Sku, sku. Teraz multi o YouTube, czyli wszystko gra. Pierdolę tu w Gimpera na This Challenge 2. I ta, nie zesraj się. Nieudolny YouTuber chce zamieść w rapcze. Hajsownicy do ciebie dziś pędzą jak psy. Zrobiłeś gówno i tak wszyscy liczą lajki. Król YouTuba, samozwańczy gej na tuba. W gronie armii, znów po trupach, po te lajki. Chciał osiągnąć, coś ogarnij. Po to zrobiłem ten track, boy. Nie wiem jak to będzie, ziom. Bo jak patrzę na twoją karierę, boy, to nie wiem jak to będzie, ziom. Każdy twój track, debilu, brzmi tak samo. Te twoje ta, brzmi jakbyś nie srał rano. I nie wiem po co nawijam i niszczę Gimpera. Bo same bity bez słów uciszają tego psa. Typie, ty lepiej powiedz jak to jest. Na swoim hicie być na ficie, jeszcze chwalić się. I typy piszą, że to niby jest props. A kto cię niby słucha? Ziom, dobre, opór to było. This Challenge 2 była fajna akcja. Halo, halo, dzień dobry moi kochani, witam was bardzo, ale to bardzo przeserdecznie. Ram, pam, 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 w szybkim ogłoszeniu na temat hajsowników Gimpera. Już stoi grupa hajsownicy Gimpera 3.0, ponieważ Mark Zuckerberg zdecydował się zrobić bardzo śmieszny żart, bardzo zabawny. Panie śmieszny Marku, żart. Otóż zdecydował się tuż po przekroczeniu 200 tysięcy członków zbanować całą grupę. Także dziękujemy za prezencik i zapraszam wszystkich was bardzo, bardzo serdecznie na hajsowników Gimpera 3.0. Grupa już stoi, link w opisie, będziemy pomalutko dodawać. Zapraszam jeszcze raz bardzo serdecznie. Zapraszam Overwatch niedługo. Ja póki co jestem, jak widzicie, w hotelu w Pile. Robimy jeszcze więcej muzyki. Płytę nagrywaliśmy, no tak było. Patryk, twoją starą mam. O Jezus, o, już dobry kawałek. Przyjacielu. Po prostu w tym Battlefieldzie 1. Tak pięknie zaaranżowany ten kawałek. Rok, przepraszam! Upadło! O ty frajerze! Dobry, no trailer. Ja lubię patrzeć się na pociągi. Boże, ale dobre. Psie. Kurwa, pierdolisz. Pociągi. Dobrze. Boże, jakie dobre. Dobra, bo fryzura gamera. Ale i jak wygląda jak frajer. Moment, muszę puścić jakieś... No, szybko. Bo to będzie tak dobre. Po co montować? Wait for it. Po co montaż? Czekajcie! Wait for it. Też to śmieszne nawet. No miał być jakiś głośniejszy śmiech. Jezus, to jest zgówniałe gówno. No. O, jest dobre. Że to tyle trwa. A ja pójdę pośmiać się w domowym zaciszu. Cześć. Nie
O Jezu, zdejmij mi te śmiechy z uszu. Jezus Maria, szczęka mnie boli. Wow, o Jezus Maria. Opłakałem się prawie. Kupcie moją książkę. Proszę. O Jezus, dobrze. O, fuck. Jeżeli śmiech to zdrowie, to ja już jestem taki zdrowy, słuchajcie. O Boże, jakie dobre. Co gorsza, przejmuje on tę grupę w sposób nieśmieszny. Produkując nieśmieszne memy, nieśmieszne komiksy i przyczyniając się do spadku populacji użytkowników na naszej grupie. Z jednej strony jest to wiadomość niedobra, ponieważ zbliżaliśmy się do poziomu 200 tysięcy hajsów. Jest to wiadomość, będą wykonywać drogę. Niż the motherfucker przeróbki po prostu na kanał Gimp Sound, na mój drugi kanał, na którym są uploadowane rzeczy związane z Gimp muzyką Sound. I publikowane kawałki wcześniej. Między innymi to jest backstage kawałka Niepowstrzymany. Wjechało kilka dni temu a cappella kawałka Niepowstrzymany oraz instrumental. To znaczy, że teraz możecie sobie coś podłożyć pod beat. Ponieważ macie sam bicik. Wreszcie da się słuchać. Boka. Wiecie, że Bombsite'a w ogóle ostatnio 20 milionów dobił? Ja nie mogę. 20 milionów. 20,5 już to idzie. Ale to były czasy. DJ Remo, najstarszy DJ w Polsce. Teraz gimso na PS-ie, czyli wszystko gra. Pierdajcie do mainstreamu jak na Bombsite'a i tak, tak, tak. Weź sprawdź mnie, bo poza miastem łoków niczym jak na dedaście. To jest hardkorowa muza, bomba, której nie rozbroisz, choćby się już defuza. Gimson ma miko, tak jest kur... nasz nas. To co robimy jest grubsze od Snaxa. Gdzie DJ Remo? I słucha beczki. Gdzie DJ Remo? Robimy co na zajawce. Rzeczy tak wielkie jak sam pasza bajcep. Sprawdź mnie! Ale to było dobre. Bombsite alive. Okej, w takim razie czas zadać pytanie o... Z Ignacy jak na trasie koncertowej jeździliśmy. Ale bym se koncert zagrał, o kurwa. Jacek Gadzinecki jeszcze wpadł w jasne grać. Mój Boże, jakie dobre, to są nagrania wszystkie z koncertów. No Gimpson, chociaż nie Gimpson. Tu bardzo ładne nagrania mieliśmy w ogóle w Olsztynie. Fajne czasy, muszę wam powiedzieć. Naprawdę bardzo sympatycznie mi się jeździło tam po tych koncertach. To jakoś tam żeśmy dużo na tym nie zarabiali. Bardziej było zajawkowe. No, cała trasa koncertowa to będą 100 zł na plus wyszliśmy, czy coś takiego na koniec. To pizzę Ignacemu postawiłem. Ale w ogóle mega, mega fajna zajawka, mega fajne czasy. Odryliśmy z Matiaksem w 2014, kawałek wydawałem, Preludium do Zagłady. Montowałem sobie teledysk. Elo Gang Studio, boy! Hajs, hajs. Pierwsza płyta moja. Na Nuplace jeszcze wydawana, Nuplace jeszcze stoi? No chyba nie bardzo. Ale patrzcie jaki nowoczesny, już w jakim formacie był plik przesłany. Wstaję rano i mówię do Wixa, daj te bity, razem łakom przeprowadzimy je butne fatality. Dwa hity, trzy hity, kolejne combo, pancze się sypią, robię kur... Mordor, pozdro dla gości, co chociaż przysiądą nad tekstem i szczałem, jaki robię pogrom, który jeden się nie umywa ze swoim chłocikiem, to będzie jak lewatywa wykonana i perytem, ty się teraz chowasz w tej dziurze, ty się nieraz robię na tubie, nie lubię gdy mówię, a ty nic nie kminisz, bo w sumie to przy prawie cię osypili, bo mam dość debili, na chwili zakwilili jak Saakaszwili, bo zbyt mili nie byli, sami zawinili, że wili nie zdobyli, bo nie chcieli posłuchać, woleli po swojemu i z w uszach, bo podstawą jest dusza, tylko dzięki niej karawan się porusza. Kiedy wbijam, no to wiesz, że mogę cię tu zabić. Składam origami z myśli, by pokazać, że to znaczy coś. Wysublimowany, zdekonstruowany świat, wyekstraktowany. Wow, pamiętam jeszcze tekst. Od dziś rusza preorder płyty Gimpsona, płyty mojej pod tytułem 1. Wow, ale stary czas, mój Boże. Jestem niepowstrzymany, wiesz, że nie damy plany. Ale ładne. To pianino! Ale mam siary! Nie damy plany, pieprze, przegrane plany, bo jestem niepowstrzymany. Pan policjant porządku pilnuje, przechodniów na pasach kontroluje, gdy żółte świeci.
tyk, tyk, tyk. Boże, śmieją się z tego, śmieją się ze mnie, wszystko. Mówię schudne, nie wierzą mi. Koniec. Mówię schudne, nie wierzą mi, 2016. Nie mogę już dłużej tu. I to jest bardzo dobre zakończenie, moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę, to był godzinny Overwatch. Przypominam raz jeszcze, dziś jest ostatni dzień, żebyście sobie zamówili zdolnego do wszystkiego, więc koniecznie to zróbcie, bo tutaj tyle mówiłem, że nie schudnę, a schudłem i pokazałem i dzięki metodom stąd, więc to ważne. Gimper.altenberg.pl. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało, trzymajcie się ciepło, cześć!